Hej, dzień dobry, witajcie w nowym odcinku z LEGO Worlds na moim kanale. Słuchajcie, jest najprawdopodobniej mówię, bo nie wiem czy na pewno, bo mi zasłania na minimapie tutaj ta pani i chciałbym sprawdzić czy... O właśnie, chciałem mówić o skrzyni, tylko że ta skrzynia jest otwarta. A to dziwne, musiałem tutaj już być i musiałem mieć wejście od którejś strony. Ej, naprawdę, ja tu byłem. Aha, może od góry się kopałem najprawdopodobniej. Nie wiem, bo miałem przerwę lekką w nagrywaniu odcineczków. Tamte monety już są w takiej małej ilości, że sobie je darujemy. Miałem przerwę w sensie... Ostatni odcinek z LEGO nagrywałem przedwczoraj, więc musicie wziąć na to pod poprawkę. Tu jest gościu, który chce mi dać... pyk, chodź tu. Chodź, chce mi dać złoty klocek, tylko trzeba mu pomóc. Chodź tu! Uciekamy, a raczej gonimy cię. Ja go dopadnę, on jest niedobry. To znaczy tego typa. Uda się, mam cię. Jest, i dostałem złoty klocek. Daj mi go. I w dodatku najprawdopodobniej mogę go odkryć. Dzięki, kim ty jesteś, jakimś szeryfem? Tutaj ja się przebiorę za niego. Ma kolejny złoty klocek, ale już zrobiłem. Aha, bo ma kolejną obronę. Nie wierzę, to jest policjant, tylko że ja go chcę odczytać, bo przecież jedno zadanie wykonałem u niego. Pozwólcie. No właśnie, o to chodziło. Bagienny funkcjonariusz policji. I ten oto bagienny funkcjonariusz policji jest na pewno do kupienia. Cześć, pomachałem mu, super. Tak, nie ten przycisk, Mati. Albo nie, w sumie ten przycisk. I mam go kupić, o właśnie. I teraz, tysiaka tylko kosztujesz. I teraz mogę się spokojnie w niego zamienić. Pokaż. Jesteśmy tacy sami. Pomachałem ci. Dobra, też mi odkiwałeś, okej. Jestem bagiennym funkcjonariuszem policji na bagnach. Chodź tu, mam cię, złapię cię. No, no nie wierzę, że bagienny funkcjonariusz nie może być ciut szybszy. Dopadnę cię, dopadnę. Już cię prawie mam, już cię złapałem. No nie, no nie wierzę. I co, on stracił w tym momencie ten klocek? To jest troszeczkę dziwne, bo on tak miał nie uciekać przede mną. Byłby kolejny złoty klocek, a tak go nie dostałem. Słuchajcie, trzeba nazbierać chyba 35 sztuk, jeśli się nie mylę. Nie, 30 sztuk było, czyli teraz najprawdopodobniej, żeby polecieć na kolejne światy... 50? Całkiem jest taka opcja, że to jest prawdopodobne. A 40 na pewno na kolejny sprzęt, który jest... Cześć, co potrzebujesz? Fotkę z pająkiem. Proszę bardzo, fotka z pająkiem. Jest do zaakceptowania taka opcja. Pytanie, czy ja mam takie coś w swoim ekwipunku. Jeśli mam, to super. Jeśli nie, to trochę słabo. Nie mam. Jest takie coś w okolicy? Ej... Masz takie coś w okolicy, czy niekoniecznie? Nie, niekoniecznie. To wiesz co, ja po prostu wezmę... Pokaż to. Porozmawiajmy. Chcesz się poddać? Tak, chcę się poddać, bo nie chce mi się szukać. To jest pająk albo skorpion. Nie wiem, trzeba by było przeszukać tam Saharę i na pewno by się ktoś znalazł. Ale oczywiście o wiele lepszą opcją jest... Jezus. Muszę iść odebrać paczkę. Może ciut szerzej, o właśnie, żebym na pewno trafił w tą skrzynię. Bo jeśli się pomylę, ale nie, już ją widzę. Już coś tam pomiędzy tymi ściankami. O właśnie, dokładnie. Nawet wcześniej. To jest nietypowe narzędzie do kopania, więc nie dziwię się, że to nie działa tak jak powinno. Dobra, B od tej strony, pyk. Dajcie złoty klocek. Widzicie, ja jestem nakręcony na złote klocki w tym odcinku. Zdecydowanie, jak największa ilość by siadła, co to tam? Fragment legendarnych koordynat. I to jest ciekawe o tyle, że naprawdę nigdy jeszcze wcześniej nie udało mi się jakby pozbierać większej ilości tych koordynat, a tutaj rozgrywka, nie wiem, który to odcinek, ale w okolicach 12 i już mam, słuchajcie, balon minąłem, więc teraz najprawdopodobniej wyląduję i już mam, słuchajcie, 3 sztuki. A to co to jest? Motocykl offroadowy. Balon, ląduj, chodź tu do mnie. Co masz na sprzedaż? Masz tak, jakiś miecz, który kupię. Tu Cordelas, na to mnie nie stać, ale stek bym kupił, bo stek często się przydaje i te różowiutkie, co te są, jagody, tak, jagody fioletowe, okej. Na słońce mnie niestety nie stać, więc troszeczkę trudno i smuteczek, ale motocykl offroadowy jest jak najbardziej ok. Tylko, wracaj, czy możesz jeździć przez bagna? Aha, nie, dobra, no to chyba coś zepsułem.
Chyba ledwo coś dotknąłem i już jest zepsute, także smuteczek. Ale słuchajcie, nie jest tak źle. Ja to wszystko ogarnę. Tu jest kolejna skrzynia do kopania, tylko że jeśli ja nie będę szkieletem, to nie dam rady z tym nic zrobić. W ogóle macie wrażenie, że tu jest strasznie tak ciasno, ciemno i smutno na tych bagnach? Po prostu wydostańmy się stąd. Biorę śmigłowiec i stąd spadam. Pyk, arktyczny helikopter, coś takiego, hopa, hopa, wskakujemy do niego, pyk, wskakujemy, powiedziałem, Y, i grzejemy do góry. Bagna nie są fajne, zmykamy stąd, lecę w stronę rakiety. Co tu jest poniżej? I coś tu jest zbudowane, jakaś chatka. Czy w chatce może się okazać, że jest skrzynia? Nie, skrzynia jest obok chatki, a nawet nie byłoby trzeba jakby specjalnie daleko śmigać, więc ja mogę wyskoczyć. I ta skrzynia świeci tutaj, ej, to jest super, jak się nie trzeba dokopywać do skrzyni, to jest zawsze radosna sprawa, słuchajcie. Co tam wypadło mi? Aktualna ranga, o, złoty klocek, czasem nie widać kompletnie, co się dostaje. A tu mam mońce. O tak. Coś jeszcze? Wszystko gotowe? Ready? Jest git. Jest kolejna skrzynia tu w tym kierunku, coś takiego tu. Odejdź ode mnie, skrzynia jest wewnątrz, o właśnie. Dam radę się tędy przedostać? Oczywiście, że dam, patrzcie, tak się przedostaje. Robi się po prostu wielką dziurę. Ty szkielet, nie walcz ze mną, ja tu jestem kapitanem i szeryfem tych włości. O właśnie, tak się zdobywa monety, pięknie. A tak się otwiera skrzynię. Cokolwiek w niej jest, to jest taka skrzynia nie z tych złotych, tylko z tych takich bagiennych. I tu może być klocek, proszę bardzo, 35 sztuk. Co prawda jeszcze mi świata tym nie otworzyli, ale kolejnego. Brakuje mi 5 sztuk i czekajcie, to w sumie możemy zobaczyć, co dostaniemy. Pokaż, daj Y, ekwipunek. I co tu jest? Wyrzutnia lin, aha, wyrzutnia lin za... Ej, ale tą wyrzutnię lin, aha, ją mam do odebrania w rakiecie, a ja do rakiety jeszcze nie zaszedłem. Ty, Mati dziku, dlaczego nie byłeś w rakiecie? Dlaczego nie byłeś w rakiecie po wyrzutnie lin, jak masz ją dostępną? Idziemy po wyrzutnie lin. Proszę bardzo. Ty, a co tu jest u góry? O, tam jest skrzynia. Trzeba się jakoś wydostać do góry. Ej, fajnie, tu tych na bagnach ktoś nabudował tych domków. Się zastanawiam po co. Przecież tu nikogo nie ma. Nikt tu nie mieszka w tym. Ale jest kolejna skrzynia. Jakby był kolejny klocek, to bym był naprawdę szczęśliwy. Będzie? Nie, coś dostałem innego. Nie, złoty klocek, znowu. 36. Dobra. Klocki, klocka. Czegoś. Ej, praktycznie by mi spadł z krawędzi. Widzieliście tu takie coś? Przecież nawet jakbyś spadł, to by ci się nic nie stało. O, to z Lego, stary. Dobra, konik nie, jak chcę arktyczny helikopter. Nie ma to jak używać arktycznego helikopterka na bagnach. Przeciekawe. Dobra, jedziemy. No, no chłopie, moment. Najpierw do góry. Tak. Ja nie umiem tym sterować, wiecie, ja jestem taki nieogarnięty człowiek i nie umiem tym sterować. Pyk, tu w tą stronę. Coś takiego i tu widzę fajne rzeczy, nawet obok siebie dwie. Całkiem możliwe, że będą. Poza tym, że tu jest znowu skrzynia, słuchajcie, w domku. Nie trzeba nigdzie kopać. Znaczy no, teoretycznie nigdzie nie trzeba kopać. Zaraz się dowiemy. Zróbmy takie coś. O właśnie, będzie mi zdecydowanie łatwiej wszystko przegrzebać. Skrzynia jest tutaj, o. Otworzymy przez jakąś niewidzialną ścianę, praktycznie jestem w powietrzu, lewituje skrzynia, na pewno lewituje. Co dostałem? Duża bomba! Ej! Łohohoho! No to ja sobie to przetestuję zaraz. Duża bomba, cokolwiek ona robi. Nie, miałeś jej nie chować, miałeś ją rzucić! Człowieku, ogarnij to. Duża bomba, rzucamy. No, widzicie, takie rzeczy się dzieją. Tam jest skrzynia, najprawdopodobniej. Jest skrzynia? Weź to wyłącz, jest skrzynia kolejna. Dobra, teraz już możesz schować, wszyscy będą zadowoleni z tego, gdy to schowasz właśnie do kieszeni. Nie wiem, jak on to robi, ale jakoś to robi. Pyk, tu, jest dostęp do następnej. W ogóle patrzcie, ile tu jest skrzyń w okolicy, aż 3. Może byśmy, jakbyśmy otworzyli wszystkie, to bym miał 40 klocków, byśmy mogli aż 40 oddać do rakiety. Wiecie, to jest do zrobienia. Raz, dwa, trzy, pyk, jeszcze 3 klocki. No weź mi to wyłącz, bo chcę minimapę widzieć. Minimapa mówi, że kolejna skrzynia jest gdzieś tutaj, nawet bardzo, bardzo blisko. O, można by było się spróbować dokopać.
To bym dokładnie chciał zobaczyć, gdzie jest ten promień, a ten promień jest... Taki trochę z daleka. O, gdzie jesteś? No gdzieś tutaj? Ja go widzę. Można by było zaryzykować. Hop. O, dokładnie tutaj, mam. Mam cię, złapałem, wyczaiłem. Dziwnie tu na tym, dziwnie było w ogóle tak dopasować, gdzie dokładnie jest ten promień, bo tutaj takie wzgórze, takie pochylone, jeszcze ten domek przeszkadza, drzewa przeszkadzają. Wszystko po prostu zakłóca. Jedziemy jeszcze niżej. Para, 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 para. Ej, spadłeś. Dobra, a my szukamy tej dalej, tej skrzyni. Ona tutaj musi być. Naprawdę tak głęboko? Jest na samym dnie. Po prostu skrzynia na samym dnie. Hop. Okej. Lecimy. Majster. No to tu albo będzie coś fantastycznego, albo po prostu klocek. Ja nie chcę dostać jakiegoś czegoś niczego. Ja chcę... O, właśnie. Klocek to ja rozumiem. I zauważyliście? Po prostu lecą nam... Leci nam klocek za klockiem. Klocek za klockiem. Jeszcze tylko dwie sztuki będzie można iść do rakiety. O ty. Tylko, że teraz. To ja się z takiej dziury nie mam... Za ile? Za 50 są kolejne światy. Ja z takiej głębiny nie mam zamiaru kompletnie jakoś próbować się wspinać, tylko właśnie wykonaliśmy zrzut. Co jest o wiele lepszym wyjściem, wylądowałem i kolejna skrzynia jest tutaj. Trochę bym to pomniejszył, bo teraz na pewno przyceluję idealnie, czy też prawie. I poza tym szybciej nam się, czekajcie, jeszcze góra trochę. Szybciej nam zacznie kopać. Jest dobrze? Jest dobrze, o to chodziło. Turu, 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 turu. Dawaj, do ziemi. Do ziemi! Szukaj tej skrzyni, tylko nie mówcie mi, że to jest kolejna skrzynia, która jest na samym dnie. Jest na samym dnie, jeszcze jej nie widać, najprawdopodobniej. Jest całkiem możliwe. Skrzynia! Ej, ale w sumie ta gra się sprowadza często do wykopywania skrzyń, tylko... O nie no, patrzcie, na samym dnie! Po prostu sama dziura, totalna taka, nie? Hop. Mam? Mam ją. Jeju. Patrzcie, uwaga, jak skoczymy za jednym razem, to będzie dobrze. Hop. No naprawdę mega głęboko. Jest. No, byliśmy kiedyś tak głęboko, niech ktoś napisze w komentarzu, tak głęboko, żeby skrzynia była, nie pamiętam, żebyśmy tak długo aż spadali. Dajcie tylko klocek i będę szczęśliwy. Nie, dostałem jakieś kordy. Zestaw, zamek, wieża, za tyle kopania. Miałem dostać klocek, byłbym bardziej jakby uradowany. Ale jest, o, patrzcie, przedostaliśmy się. W końcu wydostaliśmy się z tych bagien. Uch. Chcesz łuk? A ja, stary, najprawdopodobniej mam łuk. Kompozytowy, pełno różnych. Masz, a daj mi coś w zamian. Tylko nie monety, daj mi coś w zamian fajnego. Monety, miałbyś mi złoty klocek, byłbym bardziej szczęśliwy. Narzędzie krajobrazu. Gdzie to? Pyk. Coś takiego. Dobra, usuń, jedziemy w dół. Para, 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 pa, pam. Jest dobrze? Tylko, że wiecie, jak ja tu znowu będę miał tyle kopania, to ja się nie zgadzam na takie rzeczy. Dawaj w dół, jeszcze niżej, to trzeba zrobić. Przynajmniej w tym odcineczku. Trzeba to zakończyć. Przynajmniej, żeby było 39... Nie no, znowu na samym dnie. Co to za resp jest? Kto się na mnie uparł? Kto się na mnie uparł, że to musi być aż tak głęboko za każdym razem teraz? 3 razy pod rząd musiałem taki tunel kopać. To jest nie fair. Ja bym z tym chciał podyskutować troszeczkę. Pyk. Mamy to. Dostałem miecz. Czy mnie to zadowala? Nie mam pojęcia. Wykonajmy zrzut i słuchajcie, w tym miejscu ja bym proponował zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał, że wytrwaliście do końca. I widzimy się w następnym. Trzeba zdobyć jeszcze 2 złote klocki i pójdziemy do rakiety, dostaniemy 2 nowe narzędzia. Albo w sumie ja bym teraz zaszedł do rakiety. Zaraz na początku kolejnego odcinka dostaniemy wyrzutnie lin, a potem będziemy szukać nowych klocków. I będzie chyba wszystko git, tak jak myślę, że będzie najfajniej. Tak, tam jest rakieta, idziemy po wyrzutnie lin, a potem po jakąś rzecz za 40 złotych gwiazdek, a potem się zobaczy. Trzymajcie się w opisie wszystko, 16 live. Cześć!